River, no. To miejsce też dla mnie wiele znaczy, wiele rozmyślałem. Żon, mamy teraz idealną sytuację finansową, tak. Idealną. My nie oszczędzając za kilka lat będziemy mogli pozwolić sobie na wybudowanie w tym miejscu domu. Tak, hej, każdy w kolejnym odcinku z Let's Play to the Moon na ślepo. Teraz jesienne klimaty, jesienny krajobraz. Naciśniemy pasa, ale pewnie jestem pewien. Aha, w samotniku? Moglibyśmy patrzeć na nią z okna. O to chodziło? Rano, wieczorem zawsze bylibyśmy obok. Dosyć. Można by przychodzić tu w każdej wolnej chwili. To o to jej chodziło. John, ona już nigdy nie będzie samotna. O to jej chodziło. Czyli o tą... Aha. Czy to jest ta wieża, co było na początku? Nazywają Ania. To jest Ania, raczej to latarnia morska. Codziennie będziemy jej strzec. No. Kurde. A to się wyjaśniło. No. Ja myślałam, że chodzi o jakąś dziewczynę, albo coś, a to latanie mocno chodzi. Nie.
Dobra, dokładnie. No. Koniec wspomnienia, czy już... Poleciała. Co jest? A co na zazdrości, co? Ale im dobrze. Co jeszcze? Chyba sobie żartujesz. No. Nie wiem właśnie. Pamiętasz, co się stało? Czy nie? Aha. To jest jak patrzenie na pociąg. To jest jak patrzenie na pociąg, który zaraz się wykolei. Dobra. Jest. Dobra. Aha. Zakończenie wcale nie jest jest ważniejsze od wszystkich pięknych chwil, które do niego prowadzą. Aha, to jest z nim zakończenie. To jest tylko jego wspomnienie, a nie zakończenie. Najważniejsze jest ich. Tak, najważniejsze jest ich szczęście. Już sterowanie znowu. Szukanie znowu tych. A tacie znowu idzie, nie. Ruszajmy, gdzie znowu ruszajmy? A ja nie pogadać? Oj, ja nie mogę na to wspomnienie, to nie mogę. Ojej, znowu szukać wszystkiego. Oj, dobra. Tak, jak się podoba odcinek, to subskrybujcie, lajkujcie, komentarze są mi niewidziane. Pozdrawiam was, emiplayerka.pl i na razie do następnego odcinka. Pa!